Natomiast jeśli chodzi o tą kolejną zaczepkę personalną, bo tak to traktuje Donalda Tuska, to kolejny dowód, że to jest partia kompletnie bezprogramowa, bo właściwie tworzy taką zbieraninę na swojej liście, no można powiedzieć, nienawistników, których jedynym programem jest walka z PiS-em, a żadnego pozytywnego programu nie są w stanie prezentować, bo nie wiem naprawdę, co wspólnego ze sobą mają, nie wiem, Barbara Nowacka, która jest na liście Platformy Obywatelskiej, i inni transparentni politycy o bardzo lewicowej wrażliwości, i teraz ten Roman Giertych, Kołodziejczak, i inne egzotyczne postacie. Więc tutaj nie chodzi o żaden program, nie chodzi o żadną ofertę dla Polaków, tylko po prostu o wzmaganie, jeszcze silniejsze wzmaganie emocji, jeszcze silniejsze takie nastawianie ludzi przeciwko nam, a unikanie po prostu debaty programowej.